Witam serdecznie. 15 października 2013. Dzisiaj w ramach kikowego szlaku króciutka wędkarska wyprawa. Rzepiskie, oczywiście jeziora. Dzisiaj kilka słów na temat wolność wyboru czy wybór wolności. Tak. Taka niby gra słów, ale jakże to ważne. Jakże to ważne, czy to, czy to. Bo wydaje się, że wolność wyboru to jest właśnie ta pełna wolność, a że wolność wyboru jest w stanie dać nam zawsze wolność. Tymczasem często się okazuje, że wybór wolności to coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o marketing sieciowy, no to ewidentnie inaczej to wygląda, dlatego że wolność wyboru przy pracy w marketingu sieciowym, przy sposobach pracy no może dać różne rezultaty, prawda? Chodzi tu o system oczywiście. System narzuca pewne rzeczy. System sprawnie działający, dobrze działający, przynoszący efekty system. System, który jest socjologicznie przebadany, sprawdzony na setkach tysięcy ludzi. System, który naprawdę znakomicie działa w różnych miejscach świata i dla wielu różnych ludzi. Jest absolutnie wyborem wolności. Wyborem wolności. Ogranicza w pewien sposób wolność wyboru, ale jest absolutnie wyborem wolności, nie mam wątpliwości co do tego. Tak jest po prostu w marketingu, tak to wygląda w MLM-ie. Tak to po prostu wygląda w MLM-ie, no nie inaczej. Dlatego ta niby gra słów, a z jednej strony, a z drugiej strony jakże jednak odmienność znaczeń, kiedy już konkretnie o czymś myślimy, bo kiedy są to tylko słowa i kiedy to ma określać jakieś tam ogólne stany ducha, no to jest inna historia, ale kiedy już mówimy o czymś konkretnym, o czymś na długi termin, to na pewno wolę dużo, dużo bardziej, nieporównywalnie bardziej wybór wolności od wolności wyboru. Wolę robić wszystko systemem, który działa, sposobem, który działa. A tą wolność wyboru to sobie odpuszczę na jakiś tam czas i wolność wyboru będę miał w korzystaniu z efektów, które mi to przyniesie. Wolę taką opcję. Cóż, machnę tutaj kilka razy, bo wygląda na to, że tu jest takie piękne miejsce szczupakowe. Jak coś będzie, to zaraz pokażę. Na razie. No i oczywiście jest. Może nie jest jakiś wielki słoń, no ale ma tam te 52 cm. Czyli wyczułem, że tutaj będzie siedział. I siedział rzeczywiście. No, szczupaczek. Wraca oczywiście do wody. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej.